słyszałem jeszcze głośniej, czy podobał się na nią? Trzy kolory, jedno serce. Wielkie brawa! Po raz drugi Igrzyska Przedszkolaków Przybukowej. To jest też zwieńczenie drugiego roku projektu Serduszka Gieksy. No chyba bardzo fajny widok dzisiaj przy Przybukowej. Tak, sądząc po ilości dzieci, program Serduszka Gieksy rozwija się. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli przyjąć tutaj, zaprosić jeszcze większą liczbę dzieci. Obecnie jest ich około 450. Program w zeszłym roku tutaj było około 11 przedszkoli, teraz są dzieci z 16 przedszkoli. Mam nadzieję, że to jest jedna z druga, ale nie ostatnia i będą kolejne edycje Igrzysk Przedszkolaków. Właśnie warto to podkreślić, że jest o 5 przedszkoli więcej w drugim roku, więc cały czas ten projekt się rozwija i kładziemy duży nacisk na to, żeby cały czas szło to wszystko do przodu. Tak, chcemy trafić do jak największej liczby przedszkoli. To jest program, który z tego, co przekazują trenerzy, cieszy się dużym powodzeniem. Dużo dzieci zapisuje się w przedszkolach. To pomaga rozwijać aktywność fizyczną dzieci. Uczy ich, naszym zdaniem, takiej zdrowej rywalizacji, zasad fair play. No i radzenia sobie też z porażkami, bo no, takie jest życie. Nie zawsze się odnosi sukcesy, prawda? Ale ten event dzisiejszy to już... Wiadomo, że także aktywność fizyczna, ale przede wszystkim chyba zabawa dla dzieciaków. Zabawa dla dzieciaków, które w ten sposób się integrują w ramach grupy z innymi przedszkolami. No i jak sądzę, że też dobra zabawa dla trenerów. Kinga, wszyscy byliśmy takimi dzieciakami, chyba wszyscy chcielibyśmy uczestniczyć w tak fajnym evencie. Tak, naprawdę widać, że dzieci tutaj się super bawią i dla każdego dziecka jest to super wydarzenie. I naprawdę widać tutaj potencjał jako tutaj do przyszłych piłkarzy. No właśnie, powiedz, jakie jest Twoje zadanie dzisiaj na Igrzyskach Przedszkolaków? Ja jestem tutaj na stacji właśnie z piłką nożną i widać, że naprawdę dzieci się starają i że naprawdę im to fajnie wychodzi. Ale jest też wiele więcej stacji i to takie bardzo rozwojowe, bo oprócz piłki nożnej mamy siatkówkę, mamy koszykówkę i to jest chyba fajne, że te dzieciaki mogą też zasmakować dzisiaj wszystkiego. Tak, dokładnie. To jest wiele sportów i tak naprawdę każde dziecko może spróbować czegoś innego w tym dniu i tak naprawdę robić to, co mu się na przykład też bardziej podoba i to jest naprawdę super. Dziękuję bardzo. Widzę, że wszyscy są już ustawieni. Pytanie do przedszkolaków. Czy wy bawiliście się bardzo dobrze, moje kochane dzieci? Czy ostatecznie podobały Wam się Igrzyska Przedszkolaków? Dobrze, a czy jesteście zmęczeni? Dobrze. To ja podejdę. Bardzo dziękujemy.